Prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkali się z przedstawicielami trzech państw afrykańskich. Sytuacja na Ukrainie, wsparcie tego kraju i rosyjskie zbrodnie wojenne były przedmiotem rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcami Republiki Południowej Afryki, Zambii i Komorów. Spotkanie prezydenta Rzeczypospolitej z prezydentem Republiki Zambii było pierwszym spotkaniem w historii tych państw na tak wysokim szczeblu. Rozmawiano o relacjach dwustronnych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i technologicznych, a także o wojnie na Ukrainie. Temat sytuacji na Ukrainie oraz rosyjskich zbrodni wojennych był również przedmiotem rozmów z prezydentem Republiki Południowej Afryki. Oprócz tego omawiano wsparcie dla Ukrainy i kwestie związane z afrykańską misją pokojową. Współpraca gospodarcza Polski i Afryki jest szczególnie ważna w kontekście wydobycia niektórych surowców. Rozwój tego typu działań pozwoliłby polskim przedsiębiorstwom na konstruowanie tzw. globalnych łańcuchów wartości. Jeśli chodzi o potencjał, który mają polskie przedsiębiorstwa, myśląc o ekspansji w Afryce, to należałoby w pierwszej kolejności pamiętać o przemyśle wydobywczym, o technologiach górniczych, o eksporcie specjalistycznych maszyn, które by pomagały właśnie wydobywać te kluczowe, strategiczne surowce, odzyskiwać z rud metale ziem rzadkich. Mówi ekonomista dr Bartosz Michalski. Zdaniem eksperta w niedalekim czasie Afryka stanie się miejscem, w którym będą rozstrzygały się kluczowe dla świata procesy.